bardzo ciekawa inicjatywa, pomimo że wiele jest w mieście różnych propozycji dla seniorów, to te są unikalne. Chciałoby się powiedzieć, że taki projekt powinien trwać cały rok, on powinien być stały, dlatego że seniorzy, ci ludzie 60+, to są jeszcze osoby bardzo sprawne i fizycznie, i intelektualnie, i często pracujące. Sam projekt z tytułem Kultura plus Senior w swoim założeniu, według mnie, miał spowodować, że osoby, które mają kilka barier, będą miały szansę skorzystać z propozycji bardzo bogatych, różnorodnych i skierowanych głównie właśnie do tych starszaków. Ja się oczywiście nie łapię, natomiast jako uczestnik, tak? Ale doczytałem sobie od razu informację, że wolontariuszami mogą być osoby w dowolnym wieku, pełnoletnie. Natomiast oczywiście ja nie mogę być beneficjentem programu. Myślę, że sami z siebie nie chodzimy już chociażby do eksperymentu. Natomiast kiedy możemy tam zabrać swoje wnuki i razem z nimi i z prowadzącym podglądać świat, też to wygląda inaczej. Wielki ukłon dla organizatorów za przygotowanie nas do tego programu, za atmosferę, która tutaj panuje. Ja się bardzo z tego cieszę, bardzo mi się to podoba. No i nie ukrywam, że to, co robimy, mam nadzieję, też jest po prostu dobre i przydaje się seniorom, tak? Dla nich to właśnie wszystko przygotowujemy. Bardzo mi się podoba to, że ten program i że ta nasza praca dała efekty, że coraz więcej osób przychodzi zadowolonych. To, że możemy się w jakikolwiek sposób spotkać, scementować więzi, zobaczyć uśmiech drugiego człowieka realnie, to myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Projekt jest przede wszystkim inny od tych, które mamy na mieście, bo nie poucza nas, nie nakazuje nam nic. To zostaje w pamięci właśnie, te spotkania po filmach. Także to bardzo interesujący projekt pod tym względem. Spotykam aktorów, reżyserów, operatorów, ludzi robiących piękne zdjęcia. Bardzo mi się spodobało to zajęcie i całe przedsięwzięcie tutaj, szczególnie a propos seniorów, żeby ich wyciągać z domu, żeby byli wśród ludzi. Możliwość wymiany również komentarzy czy wrażeń z innymi osobami, a nie zawsze mamy coś takiego w innych projektach, więc tutaj dla mnie to jest ogromny plus właśnie tej możliwości interpretacji własnej.